przesieka nawet, przesieka praktycznie szerokości takiej drogi gospodarczej. Bo to jest 13,6 metra. Natomiast łączenie, mieszanie typu, mieszanie w sensie różnych układów na powierzchnia kablowa, długo by o tym mówić. Tygodnie nam nie wystarczy, abym przedstawił Państwu aspekty techniczne i co się z tym wiąże. I jaka wtedy jest awaryjność? Oczywiście, że większa, tak? Bo jednorodna, czyli na powierzchnia, zupełnie ma inne zagrożenie czy ryzyko awarii, bo ono jest bliskie zeru. Natomiast w przypadku na powierzchni kablowej zaczyna się dziać, naprawdę. To jest to ochrona ogromowa, tak. Jeszcze jedna rzecz, przenoszenie z góry zagrożenia pod ziemią, to jest w tym grudach zagrożenie dla ptaków. Natomiast jako kabel to nie tylko to raczej wszystkie organizmy, które dość szerokie właściwie. Co z tym robi? Można. Są doświadczenia, nie ma ich krajowych, są europejskie i ze Stanów Zjednoczonych, gdzie po 7 latach na trasie linii kablowej, to już element doświadczony po prostu, nastąpiło kompletne wyjałowienie z pustynnymi obszarów. Po prostu zakłócona całkowicie wegetacja roślin. Tak? Wtedy, kiedy ona ma spać, w okresie zimowym otrzymuje temperaturę umożliwiającą jej leczenie, pobudzającą tą wegetację. Zaczyna się tak jak w przyrodzie. To już to tyle wiem. Nie jestem w przyrodzie mocny. Mam wiedzę podstawową, czego nie wiem, pytam fachowców. Także co do zakresów podstawowych spróbuję odpowiedzieć. Jeżeli nie satysfakcjonuje, to poproszę swoich ekspertów, którzy to. Jak długi jest przewidywany okres inwestycyjny, czyli od picia, że się tak wyrażę, łopaty do zakończenia inwestycji? Powiedzmy na terenie naszej gminy. Na terenie Państwa gminy chciałbym to zakończyć w ciągu 6 miesięcy, ale nie od dnia do dnia, natomiast 6 miesięcy budowy. Uwarunkowania przyrodnicze, będziemy mieli przerwy w budowaniu na obszarach, bo okresy lęgowe, bo okresy wegetacji części roślin, chociażby łąki skoszewskie, gdzie mamy do końca, do 1 sierpnia. Nie możemy nic zrobić dalej, musimy dać ludziom szansę na to, aby zebrali, no bo jaki jest sens wjeżdżać przed zbiorem trawy, uporządkowanie, te elementy biorę pod uwagę. Na pewno, co musimy zrobić kontraktowo, a zrobimy to wcześniej, 31 października 2017 roku cała linia ma być pod napięciem, ma być eksploatowana. Natomiast, żeby tak się stało, muszę mieć ją zakończoną nie później niż druga połowa czerwca 2017. 100% linii. Czyli od podrzewia do Rysławia, zdjęcie do Rysławia. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Przepraszam bardzo, ale właśnie globalne ocieplenie mi przyjemniło. Proszę bardzo. Ja bardzo cieszę, że Państwo Radni podnosicie kwestię tej turystycznej roli naszej gminy, ale moim zdaniem więcej nam szkodzą koliny w Polsce, które są widoczne z każdego miejsca, tam właśnie, czy plaży, czy nasze obrazki. Wielokrotnie spotykałem się z takimi uwagami, a co tam tak dymi. To jest zło naszej gminy. Natomiast jeszcze chciałbym dodać, że jak tu pan dyrektor stwierdził, że inwestycja w październiku 2017 będzie oddana, to w 2018 do budżetu gminy wpłynie podatek i stale niemały, który będzie można również wykorzystać na promocję do turystyki. Na przykład. Dziękuję. Dziękuję. Natychmiast po oddaniu do eksploatacji Państwo mają uprawnienie do pobierania podatku. Wobec tego 2018 roku jestem pierwszym, że tak powiem, opłacany. Dalej również skrzyżowanie na przykład linii z gruntami Państwa, czyli gminy, tak? Płacimy za służebność, więc parę tysięcy złotych. Symbolicznie mówię, parę tysięcy złotych znajdzie się w budżecie, więc. No jeszcze też ci, którzy, znaczy właściciele gruntów, na których powstanie, zakładajmy, że stanie ten słup,
To też z tego co wiem, to są bardzo niemałe pieniądze dla tych osób. Tutaj mogę określić, w jakiej funkcji płacimy. Tam, gdzie stanie słup za 100 metrów gruntu, tak liczymy, że to jest 100 metrów, będzie mniej niż 100 metrów kwadratowych gruntu, płacimy tak, jakbyśmy tą ziemię kupowali. Ona pozostaje w dalszym ciągu własności właściciela. Za pas technologiczny, czyli pas ograniczeń, jak to nazywamy, bo ten, w tych 50 metrach, które będą wyznaczone po 25 wysokości linii, nie będzie można wybudować budynku mieszkalnego. Tylko pytanie, po co na rynku? To jest jedno. Ale płacimy właścicielowi gruntu około 30% wartości tego gruntu, rynkowej wartości. Czyli zjadł ciastko i ma ciastko, tak? Zjadł bo ma jedną trzecią wartości gruntu zapłacone za służebność, a ma ciastko, bo uprawia w dalszym ciągu bez zmian. Bez to samo przeznaczenie, które było w mojej. Jednorazowo. Nie powinniśmy rozważać wręcz metody płatne co roku jakieś niewielkie pieniądze, one pożytku nie przyniosą. Jedna kwota załatwia sprawę każdemu. Satysfakcjonuje właściciela, bo na pewno wie, co zrobić z tymi pieniędzmi. Nas satysfakcjonuje, bo mamy bez roszczeń ludzi zadowolonego klienta, bądź niezadowolonego, ale akceptującego nasze pomysły. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kukurydza pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Jedna osoba. Czy ktoś się wstrzyma? Jedna osoba. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Dziękujemy Państwu. Możemy. Przechodzimy do kolejnego punktu trzeciego. W sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnice. Proszę bardzo, pani Polak. W dniu 24 kwietnia Rada Miejska Stepnice podjęła uchwałę 37 w sprawie zmiany w tym zakresie studium i po tym czasie, 8 maja, wpłynął wniosek jeszcze pana Radosława Kierzyńskiego o zmianę jeszcze jednej działki, przeznaczenie jeszcze jednej działki z MUT, czyli strefy funkcji mieszkaniowej z usługami na cele rolnicze. Z uwagi na to, że tutaj z wniosków wynika, że chce wykupić to od agencji, a nie potrzebuje tego na cele jakby turystyczne, rekreacyjne, tylko w celu rozwijania swojego tutaj gospodarstwa. I w związku z tym prośba do Państwa, abyśmy uchylili tamtą uchwałę, a przystąpili do nowej. Ona się zmieni tylko w tym zakresie, dodając jedną działkę. Poszerzona o jedną działkę, bo na bierze kościoła. A reszta się pozostaje bez zmian. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa pytania co do projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Dwie osoby. Przechodzimy do punktu kolejnego, czwartego, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Szanowni Państwo, paragrafie pierwszym projektu uchwały dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 2,433,144,89 zł. I tak przechodząc do załącznika. W rozdziale 400, przepraszam, w dziale 400, w rozdziale 402 w paragrafie wpływy ze źródeł dochodów wpłynęło 53,227,12 zł. Odzyskaliśmy się na ten VAT. W dziale 600 transport i łączność, w rozdziale 613
również paragrafy 0973 zł, również zwrot podatku VAT, w rozdziale 641 infrastruktura portowa, ten sam paragraf 384 280 zł i 65 groszy, również odzyskaliśmy podatek VAT od inwestycji. W dziale 630 turystyka, w rozdziale 630.03 również zwrot podatku VAT odzyskaliśmy od inwestycji turystyki przystani 450 136 zł 58 groszy. W rozdziale 630.95 pozostała działalność w dziale turystyka również wpłynęły środki z urzędu skarbowego w kwocie 3301 zł i 6 groszy. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 705 gospodarka gruntami i nieruchomościami. W paragrafie 0580 wpłynęło 2583 zł, jest to kara umowna za nieterminową realizację zadania. W paragrafie 0920 pozostałe odsetki wpłynęła kwota 682 zł i 9 groszy za nieterminowe płatności z tytułu czynszów mieszkaniowych. W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów wpłynęła dodatkowa kwota 1983 zł i 26 groszy, również odzyskany podatek VAT z urzędu skarbowego. W dziale 710, rozdział 710-35 cmentarze. W paragrafie 0970 wpłynęło 41 360 zł i 59 groszy, również z urzędu skarbowego zwrot podatku VAT. W dziale 750 administracja publiczna, w rozdziale 750-23 również zwrot podatku VAT 133 533 zł i 1 grosz. W rozdziale 750-75 promocja jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła również kwota z podatku VAT od urzędu skarbowego w kwocie 38 635 zł 87 groszy. W rozdziale 750-95 pozostała działalność, również zwrot podatku VAT w kwocie 1220 zł i 28 groszy. W rozdziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 754-12 ochotnicze straże pożarne, wpływy z różnych dochodów, również paragraf 0970, kwota 403 zł i 66 groszy, także podatek VAT. W rozdziale 754-16 straż gminna, paragraf 0570, wpłynęła kwota 2710 zł i 22 grosze, są to nałożone przez strażnika gminnego mandaty. Paragraf 0970, wpływy z różnych dochodów, 23 zł i 20 groszy, również odzyskane z urzędu skarbowego. W rozdziale 756, w rozdziale 756-16, wpływy z podatku rolnego i innych podatków od osób fizycznych, wpłynął podatek od spadków i darowizn, w rozdziale, w paragrafie 0360, w kwocie 2455 zł. W rozdziale 756-18, w paragrafie 0490, przepraszam, właśnie, zacięłam się, ale... minus mi to, że to jest zbiór. Kwota 517 tysięcy zł zmniejszamy z tego paragrafu, ponieważ zabieramy kwotę opłaty Instytutu Gospodarowania Odpadami. W związku z tym, że zmieniło się rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej i teraz już wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami przenosimy do rozdziału 902. Typowego dla właśnie gospodarki odpadami, o co walczyły samorządy. I w końcu dostosowano tę klasyfikację. Dla ułatwienia też, żeby widać było łatwo, że to jest gospodarka odpadami, a nie inne, bo tutaj w tym dziale, tak jak Państwo widzicie, 66 tysięcy są jeszcze inne opłaty, tak? I nie było tego widać. W paragrafie 0590, wpływy z opłat za koncesję i licencję 153 zł. Płynęło w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 801.01 szkoły podstawowe, paragrafie 0970, również zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego w kwocie 108 688 zł i 38 groszy. W rozdziale 801.13 wdrożenie uczniów do szkół, w paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1230 zł. Jest to kwota z najmu dzierżawy Windowsa. Paragrafie 0970, wpływy z różnych dochodów 3484 zł 80 groszy, również zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego. W dziale 852 pomoc społeczna, w rozdziale 852-12 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz kopii na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W paragrafie 2360 wpłynęło 6778 zł i 31 groszy.
Rozdziale 9 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Rozdziale 9.1 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód. W paragrafie 0580 kwota 8400 zł jest to naliczona przez nas kara umowna za nieterminową realizację zadania. W tym przypadku był to projekt. W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów również odzyskany podatek VAT w dużym skalowym w kwocie 54 720 zł i 69 groszy. W rozdziale 902 gospodarka odpadami w paragrafie 0490 jest kwota, o której właśnie Państwo mówiłam, 517 tysięcy, typowo na wpływy z opłat właśnie zarejestrowania odpadami. W paragrafie 0580 żywne i inne kary pieniężne, kwota 1790 zł i 91 groszy, również naliczona przez skalę umowną za nieterminową realizację zadania. W paragrafie 0920 pozostały odsetki 3142 zł i 88 groszy, są to odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów, kwota 636 zł i 22 grosze, kwota również odzyskanego podatku VAT. W rozdziale 903 oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 0970 kwota 536,65 groszy również z urzędu skarbowego VAT. W rozdziale 904 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafie 0970 510 zł i 60 groszy również z odzyskany podatek VAT. W rozdziale 915, paragraf 0580, kwota 408 zł i 61 groszy, naliczona kara umowna również za nieterminową realizację zadania. W rozdziale 995 pozostała działalność za podatku VAT również w paragrafie 0970 w kwocie 3437 zł i 56 groszy. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 921.09 również do podatku VAT w paragrafie 0970 w kwocie 86 973 zł i 8 groszy. W dziale 926 kultura fizyczna, w rozdziale 926.01 obiekty sportowe, w paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 15 472 zł i 4 grosze. To są dochody z najmu hali sportowej. W paragrafie 0970 wpływy z dużych dochodów, również kwota odzyskanego podatku VAT od budowy hali widowiskowo-sportowej jest to kwota 1 19 947 zł i 57 groszy. To jest tyle, jeśli chodzi o dochody. Paragraf drugi projektu uchwały mówi o dokonaniu zwiększenia planu wydatków zadań własnych o kwotę 1 298 274 zł i 41 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. I tak, jeśli chodzi o dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 703 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie o 40 tysięcy złotych, w paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota 3 tysiące złotych i w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne, kwota 800 tysięcy złotych. Już Państwu tłumaczę, kwota tych 800 tysięcy złotych jest to kwota, która jest nam niezbędna do inwestycji budowy bloku, ponieważ w wieloletniej prognozie finansowej mieliście Państwo na początku rozbite kwotę około 600 tysięcy jeszcze w roku 2014, ponieważ miałam taką informację, że w grudniu jeszcze wystawi wykonawca fakturę, natomiast ostatecznie nie wystawił jej w grudniu, dopiero w styczniu, w związku z tym musimy te pieniążki w tym roku wprowadzić i jednocześnie do wieloletniej prognozy finansowej. Natomiast pozostała kwota, jest to kwota, która jest nam niezbędna na remont tego domu, o którym mówiliśmy, dla repatriantów, tak? Wyszukujemy. Już właśnie dostałam też dzisiaj pismo z Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji, czyli dostajemy dotacje, już mamy przyznaną, tak? W rozdziale 750-23 Urzędu Gmin, w paragrafie 4300, kwota 112 218,60 na zakup usług pozostałych, w tym na zapłatę do biura rachunkowego za odzyskanie podatku VAT. Za pomoc jednocześnie kontrola jest również przez w biurze podatkowym, Urząd Skarbowy, tak jak Państwo widzieliście, zyskaliśmy 2 miliony ponad złotych podatku. W dziale 926 kultura fizyczna, w rozdziale 926.01
obiekty sportowe, paragraf 4530, kwota 11 500 zł na odliczenie podatku VAT. W paragrafie 4560 odsetki od dotacji 1168 zł i od razu tutaj powiem kolejne 60 wydatki na zakupy inwestycyjne 50 tysięcy złotych i paragraf 6660 280 487 zł i 81 groszy. Te dwa paragrafy odsetki od dotacji i zwroty dotacji jest to kwota, którą musimy oddać dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, ponieważ zgodnie z umową, jeśli udałoby nam się odzyskać podatek VAT, to musimy proporcjonalnie od tych faktur, które dostaliśmy dofinansowanie, musimy zwrócić część. Więc w związku z tym milion 19 państwo widzieliście, odzyskaliśmy od hali, ale 280 musimy zwrócić dla Ministerstwa Sportu. I 60, ten paragraf 60-50 tysięcy jest planowany zakup rolet na dyrektorę sportową przez pani Grzała. I paragraf trzeci projektu uchwały zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 1 134 870 zł i 48 groszy. To jest kwota 10 188 502 zł i 4 grosze, który zostanie nadal poprzez nadwyżką za budżetu. Paragraf czwarty zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1 134 870 zł i 48 groszy. To jest do kwoty 5 847 085 zł i 48 groszy, ujęte w załączniku numer 3. I tak różnica między kwotą, którą odzyskaliśmy z Urzędu Skarbowego, tego podatku VAT, ponad 2 miliony, minus te wydatki, które, o które zwiększamy, to zostaje nam jeszcze kwota do rozdysponowania, to 1 134 000, w związku z tym proponujemy zwiększenie nie na żadne już dodatkowe wydatki, tylko na zwiększenie lokat i po prostu posiadanie tych pieniążków jakby w tej nadwyżce, tak? Czyli na paragrafie lokat będzie kwota 5 822 770 zł i 48 groszy. Czy ktoś z Państwa pytania co do projektu? Proszę Panią. Patrzę, że rozumiem, że wpływy do budżetu nam się zwiększyły o 2 miliony złotych, z czego oczywiście musieliśmy coś wydać odpowiednio do tego, co Pani czytała. I o pół miliona złotych i według nas został. Taki komentarz chciałem, że miliona złotych, które przenosimy na nadwyżkę na następne lata, czy tam mniej, milion deficyt budżetowy, ale możemy znaleźć 30 paru tysięcy dla dzieci najmniej. Wydaje mi się to. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Dwie osoby. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu kolejnego, piątego. W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stegnica na lata 2015-2018. Tu jak zwykle, tak jak Państwo pamiętają, każdorazowo, raz na kwartał należy przede wszystkim dostosować uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy. W związku z tym, ponieważ zmieniają się dochody, zmieniają się wydatki, ale przede wszystkim wpływające wszelkie dotacje w trakcie roku, w ciągu miesiąca czasami, bo te 2-3 dotacje wpływają, trzeba je wprowadzić do budżetu, więc to jest dochód i wydatek. Musi mieć to odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej, w związku z tym na koniec czerwca również tę aktualizację zrobiłam w odpowiednich pozycjach. W związku z tym zwiększono dochody ogółem o kwotę od ostatniej wieloletniej prognozy, tak, od ostatniej zmiany. Dochody ogółem o kwotę 2 838 141 58 groszy, z czego wszystko to dochody bieżące. Wydatki zwiększono ogółem o kwotę 1 703 271 zł i 10 groszy,
z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 546 401,29 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 157 229,81 zł. I w tym zwiększono rozchody o kwotę 134 870,48 zł. Jeśli chodzi o wykaz przedsięwzięć, ponieważ tak jak Państwu mówiłam odnośnie budownictwa mieszkaniowego należało również tutaj uaktualnić limit wydatków w związku z tym, że kwota z faktury musi być doliczona od już tego roku, więc 2015 zwiększa się plus ta kwota, która jest na remont domu dla repatriantów. I teraz limit 2015 w pozycji 1322 wynosi 3 400 000. To tyle, jeśli chodzi o zmianę wieloletniej prognozy. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pytania do wieloletniej prognozy? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Do członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stępnica na lata 2015-2018. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Dwie osoby. Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt szósty. W sprawie zatwierdzenia bądź niezatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy tutaj wszystkie materiały, czyli z listy obrachunkowej i z tych. Prosiłbym Panią Skarbnik o króciutkie zreferowanie. Jeśli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu, i tylko sprawozdania w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie gminy, dochody, które były planowane w kwocie 17 222 358 zł, wykonane zostały w wysokości 0,5% i 0,8%. Natomiast wydatki w kwocie 32 425 544 zł. zostały wykonane w stosunku do założeń planu w kwocie 80,6%. Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 24 550 844 zł. Wykonano ostatecznie w kwocie 25 312 150 zł. Rozchody gminy zaplanowano w kwocie 5 348 zł. Wykonano w kwocie 13 269,27 zł. Jest to kwota zmniejszona o kwotę lokaty, która została związana na dzień 31 grudnia zgodnie z przepisami. I tak na dzień 31 grudnia 2014 gmina nie posiadała zadłużenia. I tak jest taki co do dnia dzisiejszego. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pytania? Nie. Regionalna Izba Obrachunkowa w momencie, kiedy sprawdzała przebywanie opinii, zauważyła kilka jakichś tam omyłek pisarskich. Ja myślałam, żebyś tam przekazała Państwu radni poprawione te dwa załączniki. One są tutaj Państwu. Państwo na komisję rewizyjną wysłali. To po prostu jako pytanie, to już zrobione jest. No już, tak, dobrze. To tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu, natomiast jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe, to też bym musiała obszernie Państwu omawiać, jeśli Państwo byście chcieli. W komisji rewizyjnej referowałam całe sprawozdanie finansowe. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja wrócę na podpisowy podpis od starosty. Ok? Ja muszę wyjść, muszę iść po do lampy, także przepraszam Panią Pana chwilę.
Państwa jeszcze pytania co do sprawozdania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Jedna osoba. Czy ktoś się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Siódmego. W sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Stepnica. Szanowni Państwo, mamy tutaj... Proszę. A to Pani Maryjona już tam, że... Dziękuję. Szanowni Państwo, dostaliśmy komplet dokumentów z czyli mamy wykonanie budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdanie finansowe gminy, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, informację o stanie mienia gminy, stanowisko Komisji Rewizyjnej, jak również opinię Izby Obrachunkowej. Zapraszam, zachęcam o zabranie głosu w tej sprawie. Że nikt z Państwa nie chce. Panie Rafale? Dobrze. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Stepnica za 2014 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Dwie osoby. Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego, ósmego. W sprawie nadania nazwy przystani jachtowej Stepnic. Jak Państwo macie do uzasadnienia do projektu uchwały, wpłynął wniosek do burmistrza pana Sławomira Stepniaka, który w tym swoim wniosku dosyć szeroko uzasadnia, dlatego proponuję, aby dobrze przystać nazwać imieniem kapitana Roberta Hindenburga. Ja myślę, proszę Państwa, że no nie będę tego czytał, bo każdy tak, tego czyta. Może, jeżeli jest jakaś potrzebna dyskusja, to bardzo proszę. Zapraszam do dyskusji. Czy ktoś z Państwa pytania? Może inne propozycje? Proszę Panie. Proszę. Uważam, że jeżeli wybieramy kapitana na naszej pytanie, to okej, pan kapitan Gierborg tutaj jest słaby, bo oczywiście się z tym terenem wiąże jego życie całe, ale jednak mogliśmy wybrać jakiegoś Polaka, nawet bez strony zalewu. Jedna jest przede wszystkim niebieska, a druga jeszcze jest polska. Jak pan to jest nie przystanie, to słysząc, że jadę do przystani